No to jedziemy dalej, jestem wyspany tym razem. Teoretycznie. Jakieś wuwuzele piekielne grają. Czy mamy co? Arenkę? No, mamy ciebie, co? Przepraszam, sorry. Mamy piątka. Jest na jednego strzała w pupę. To jest trochę smutne. Bo to skochane zwierzątko. A! Już widzę. Oczywiście za każdym razem. Ale dobrze, że da się to zrobić. Muszę zrobić tak, natywne, co jest troszkę kłamstwem. 4K, wtedy się przestawia, jak widzicie, wtedy się nie przestawia. Ale teraz, po przejściu z natywnego 4K na prawdziwie natywny HD, włącza się synchronizacja taka dla tych, co potrzebuje, to jest miłe. O Jezu. I tutaj stąd Mario Party i... I mam pancerz na to, co mnie tutaj spotka. A spotka mnie kolega tego typu. Trochę przyjmie tych trafień. I teraz wchodzą, podejrzewam, normalni. I zastanówmy się. Takich ziomków jeszcze trochę będzie, niestety. Ty jesteś okej? Okay? Jezu, przepraszam. To jest tak, stopa słonia. Ty jesteś kim? Ty jesteś zwykły, że? No i GG niestety, bo w tym korytarzu ciężko ich wymikrować. To nie jest dobry pomysł, żeby tam siedzieć. A bardzo lubię ten korytarz. Czyli pasowałby wyjść z korytarza. Okej, teraz kolega tu stoi. To jest słabe, co robię. O Jezu, zabili go. A, zabili go po chwili eksplozją. Nie, dobra, tutaj nie ma sensu. Ale tam chyba nie jest tak źle, bo się bałem, że tam będzie więcej osób niż pająk i reszta. Czyli ciebie lekko zmikrować i strzelić ci w pupę tą brońką. Was zapalić i... Teraz zobaczmy, czyli... Okay. Dajcie mi pancerz. A, straciłem cały pancerz, bawiąc się z nim. Krótko mówiąc, nie warto było. Tu jest taka rundka, to w sumie okej. To będzie miało sens, tutaj możemy biegać i przez stopę słonia przeła... Przełazić przez stopę słonia. Teraz tak, paliwa mam na jednego ziomka niestety. Więc bez rewelacji. Tutaj można zrobić zawsze skrót
ten sposób. I to widzę, że to całkiem boli pana Jonka. Na dole są co? Jest jakieś dowolne wyjście na górę? Kurde, nie ma... O Boże, to jest jakieś pomieszczenie. Oj, tu jest wyjście na zewnątrz. Dobra, no i z wyjściem na zewnątrz jest trochę lepiej. O Jezu, przepraszam. Zabiłem pająka. Tak, i rozumiem, że... Jak tam zdrowie u was? Trzeba ich spalić. Tak, this city must be... Okej. Okay. I tak się pozyskuje surowce tutaj. Zapewne, że dum jest tańcem. To kłas o jedynce mówił. Okej, okay, mamy co? Robaczka kochanego, który ładnie prefire we mnie zrobił. I zrobiliśmy to. Tak, stopa słonia tu. Na stopie słonia jest sekret. Które musimy zrobić, bo on się sobie nie odpuszczy. O Jezu. To jest tak, skokunio. A, dobra. A Jezu, nie, to nie jest sekret. To tak muszę... Sekret jest z drugiej strony. Strasznie ładne są te odbyty tutaj wszystkie, nie? Znaleziono coś tam. Żyćko jest pod nami. No i bateria jeszcze jest. I tutaj jest dużo ciekawych rzeczy, tylko nie wykluczone, że dopiero dojdziemy tutaj. Punkt kontrolny osiągnięty, dziękuję. Tylko no, wróćmy po to życie. Jak to było, że tutaj spadłem na dół? Wtem patrzę, a tutaj... No proszę, takie coś. Tak, biegłem i wybiegłem na ulicę. O, tutaj. Nie wiem, czy to jeszcze nie wrócę. Chyba to jeszcze wrócę. To jest taka struktura, widzę, etapu z backtrackingiem. Więc będziemy tutaj wracać i wracać. Nie ma jakiegoś tutaj tego pajęczynki na ścianie? Jak w Duke'u, nie? O, właśnie. No kurczę, pajęczynki są jak z Duke'a. O kurczę, świnka. Chodź. Strasznie słodka. Jak tam? Jezu. Czy ty... A. Czy będę grał w Animal Crossing na Switchu? Nie będę. Animal Crossing to się do czego porównuje? To jest taka jakaś socjalna gierka bardziej? Nie grałem w to na DS-ie ani w niczym. Śledziłem to i... No jakoś ten... No, ominęło mnie to. Zabrali mi zaraz spod łapek to. No dobra, no i... Kurczę, moment, widzę tak tu, że tylko się upewnić, to... Będę mógł do tego wrócić...
przyszłości, tak? Bo tu jest zamknięty klucz do super, bo... No nie, no tu już jest, no proszę. Ile to na RTX-ie? W 4K 120. Czy RTX-ie, no na GeForce, czy no RTX-ie w sensie karcie, no bo gra oczywiście nie ma sensu, żeby obsługiwała tę technologię, tak? Stawiam tutaj na szybkość i wydajność silnika. Runy jakieś sobie montujemy, strój ulepszamy za 4 zł. Akurat bym miał uderz i uciekaj. Czyli jak zabiję, no to mam od razu ten. O, myślałem, że cały czas regeneruje swoją drogą. I zostaje tu 3 punkty. Bomba lodowa, szybsze odnawianie. Granat odłapkowy, szybsze odnawianie po użyciu. Eksploracja, otoczenie, ochrona przed zagrożeniami. Regenerujące beczki. Wybuchowe piniaty. I wytrąca z równowagi, co to oznacza? Że to jest taki stagger. Czyli jest, jak jest przygotowanie do zabójstwa, to nie jest stagger. Tylko jest takie wytrącenie z równowagi. Okej, ciekawe. Weźmiemy to. Anal Crossing, pisze Jay. Jay, ty masz Switcha jeszcze? Nie masz, nie? To nie jest dla Polaka Switch. Też tak uważam. No dobra, sorry, wracamy. Anal Crossing to jest dobra nazwa. Lepsza niż to, co Nintendo zaproponowało. Czy za dużo wyborów jak na strzelankę? To jest dobra mechanicznie gra, tak? Bo ona jest, jak patrzysz na to przez pryzmat tego, że tam, czy Jason szuka, czy tam ten, ojciec stuka Jasona, no to jest upośledzone, nie? Ale mechanicznie to jest dużo pomysłów fajnych. Totem wzmacniające zwiększają prędkość ataku z najsłabszych demonów. Wzmacniane demony odradzały się po chwili usunięcia totemu. Do chwili. Czyli mamy nową mechanikę, szukamy totemsów. A gdzie jest pan totem? No i spoko, to było moje życie, które tak bardzo się ten... Ej, no trudne wylosowało, nie wiem, gdzie jest totem. No to będzie... Najgorsze, że straciłem to życie, to co żałuję, tak to... Okej, okay, jesteście game designerem. Gdzie ukrywa się przed makułą totem, żeby nie mógł go nigdy znaleźć? Totem wzmacniający w użyciu. No fajnie, wszystko się zgadza, wszystko mi się podoba, tylko... Gdzie ten totem? Za kamieniem ktoś widział. O. To jest to? To jest tam, chyba tam jest ten totem. Tak, tam jest totem, tylko się nie go dostać teraz. Ej, kurde. Nie chcę się irytować, ale na tym poziomie to będzie trudna zagadka. I totem jest po wejściu. No to będzie, czysta śmierć w tym momencie. No i tam jest skurczybyk, no jak się niego dostać, Jezu.
Co ty zrobiłeś? Już nie mogę powiedzieć Karmak, bo to nie Karmak. Jakie tam się mam dostać? Oni się faktycznie odradzają. Chyba, że zabiję ich wszystkich. I... no, okej. A to jest co? Okej, nie rozumiem teraz. Czy to nie jest takie oczywiste? Najpierw trzeba ich zabić, ale się wcale nie odradzali. Ktoś zrozumiał, o co chodzi? Co to za mechanika jest? Tu jest jakaś tak, tu jest tajna bitwa w ogóle tam. Inaczej, co? Był taki... ha. Te zęby trzeba będzie dentystę znaleźć pewnie w tym kwestie. Hej, szatan. Ej, bardzo mi się podobają te wyzwania tutaj. Jakie stawia przed nami ta trudna gra. Dlaczego? Żółty klucz Juchy. I teraz otwiera się cała Liucha Świata, tak? Okej, rozumiem. Dobra, czy to nie jest ten. Nie trzeba być dentystą. Okej. Jest takie dosłownie. O, okej. No fajnie. A, mamy kolejną runę, którą będziemy mogli dołączyć do zabawy. Po zabójstwie chwał będziesz bieg szybciej. To już mam. Gdy przetrwasz śmiertelny cios, czas na chwilę zwolni, dając ci szansę na dojście do siebie. Odnawia się w chwili śmierci dopiero. Czyli taka druga szansa. Czyli można mieć nawet N plus 1 żyć. Gdy przetrwasz śmiertelny cios... nie, to byłem. Wypada zdrowie, jak jest fala uderzeniowa, szybszy wykonywanie załóż. To mi się wydaje, że to jest niestety... to nie ma wpływu tak naprawdę. Chciałem, żeby miało, ale nie sądzę, żeby miało. Tak jesteśmy nietykalni podczas zabójstw chwały, więc czemu szybciej? A tracisz miejsce na ten, na slot. To, że biali nie potrafią skakać. Ciekawe, czy można być tym czarnym slayerem w jakiejś aktualizacji? Duży oszołomieni. No to może być ciekawe, weźmiemy to do testów. Nawet tego nie dołączam teraz, no bo nie odczuwam potrzeby większej kontroli w powietrzu. A mam fajny ten zestaw, jest bardzo spoko tych run, co posiadam. Czyli, że zabójstwa chwały z odległości, to ewentualnie, żeby wymienić, ale to się przydaje. Spowolnienie czasu. Okej, to jest trochę biedne. To jest super. To bieganie szybciej to jest game changer. Więc to zwolnienie czasu, ale zwiedzenie czasu się przydaje. Analiza, okej. Czyli teraz jakby wrócić do tego supermarketu i zobaczyć, czy coś mogę otworzyć. Czy coś się otworzyło. No zaraz, no to jest tak... co teraz stąd? No zaraz. Teraz widzę, już jest. To wyzwanie Mario jest do zrobienia. Nie? Musimy się dostać tam. Hmm.
Co tam, Nuxar pisze, że jestem nietykalny, ale jest mniejsza szansa, że mnie oblezą. Tylko to obleza nie jest tutaj zniwelowane w tej wersji. W sensie, to nie jest tutaj, gra się lepiej niż w poprzednią części. Bo w poprzedniej części faktycznie to wkurzało, że oni przychodzili i cię nudzili. Tutaj już jest lepiej. Kurczę, nie widzę tutaj żadnej półki, żeby się zaczepić. Albo to będzie przejście z przyszłości tam gdzieś. No nic, na razie chyba jeszcze nie. No ale tu będziemy wracać z tego, co rozumiem. I drugim pytaniem było... Ta półka tutaj czy jest dostępna? Chyba jeszcze nie. Co? Bo gra mi tu wskazuje, że jest jakaś półka. Gdzieś tam. Chyba tam jeszcze będziemy, bo to jest skocznia w ogóle chroniona, nie? Ta, dobra, okej. Okay. Niepotrzebnie tutaj siedzę. Znaczy, no niepotrzebnie, no, analizujemy. Tam. Czy tam drewnie było do zapania? Jeszcze nie, na stówę, to dopiero tam skocznia odblokujemy, będziemy szukać tych pierdół. Tak, jesteśmy w połowie etapu mniej więcej. Jezu, zepsuł się od razu. Okej, okay, analiza, co tu się dzieje? Dużo krwi, ale to dlatego, że są narządy, więc nic się nie dzieje. Oj, to zwolnienie ma swój urok, nie? Oj, to jest fajna arena. To pewnie zaraz tak zdechnę i się wkurzę, ale... tu są jakieś kulki, ale to dojdziemy do tego. Więc tak, pan... Już jest mało zdrówka niestety. Czyli tak, skoczki... Skoczki... Oje, skoczki... Proszę, przeżyj. Okej, przeżył. Chyba widziałem szkieletora? Nie. Pająka widziałem, dobra. O Jezu, o Jezu. Ktoś tu jesteś miły? Jezu, dzięki, że jesteś... Sorry. A Jezu, to jest przecież... Koniec amunicji, super. To jest quad damage. Dobra, czyli widzimy, jak to zrobić. Przez quad damage i do wszystkiego. Tylko co się stało, że nie mam amunicji do mojej wspaniałej... Mamy tak, dwa paliwka. Kompletny brak amunicji do plazmowy. Pewnie musiałem ją nadużywać jej niestety. To jest szkoda. Ale można by to zrobić w ten sposób. O, to jest niezdech, super. I to jest ta prędkość, którą... A co to się odtygowuje tutaj? A jesteś ty, z Krzysztof. Szkoda, że nie można jakoś, nie wiem, podcinać... jakoś go krzywdzić, nie? Żeby nas człowieka nie denerwował.
Teraz tak, zbliżają się rakiety. Gdzieś jest szkieleciątko. To niestety siadło źle. Chyba musimy je zabić tak po prostu rakietami, niestety. Jak bardzo bym nie chciał. O, no i tutaj zrypałem. Za długo. Czy można zmienić muzę? Ale to jest PC, tak, gram na PC-cie. Tutaj można, czy autorzy nie dali Disco Polo, tak? Ale można sobie, tak, na była sugestia. Ale można bez problemu wyciszyć muzę, dać swoją, nie? Jezu, zginęliście wszyscy, bo podniosłem bazookę. Podniosłem kłada, przepraszam. Jezu, proszę, nie umieraj. Zobaczcie, 10 zwierzyczek i... Teraz tak, naprawdę na tej mapie problemem są bardziej szkieleciorki, które są kochane, ale... no, te rakiety nam będą utrudniały żywot. O, to chyba były... To mogły być śmierdzi pająkiem w ogóle. Gdybym był pająkiem. Gdybym był... O Boże. No. To jest zwykły ziomek. Jezu, zdech, przepraszam. O Boże, to było złe. Czy to było dobre, ale straciłem jedno paliwo. Dobra, szkielet jeden jest już tylko biegającym przydupasem diabła. No. Tu jest chyba w ogóle giga zdrowie, jeśli dobrze... A, giga zdrowie, jak się nie szanuje, to tak... Ich znaleźć. Skądże stąd? Tam biega panicz. Okej. Okay.
Jezu, ochronił go! Jaki cygan! Niesamowite! Gdzie gość z tarczą ochronił... To było piękne! O Jezu, ty... Powiedz... To było super! Zaraz przed zabójstwem chwały. Wiem, co to jeszcze żyje jeden z takich tych, no. O, spadamy na drugi koniec jeziora. Ty skurczysynu. Jest kochany. To jest dobre, muszę przyznać. A tyż nie masz rakiet już. Wiecie, jeszcze ktoś przyjdzie. A to jest duża arena. Nie. To jest fajna arena. Ona, widzicie to, jak ta gra jest skonstruowana. Chodź. O Jezu, przepraszam. Analiza. Jest tak, sekrecik w tej dziurze prawdopodobnie, bo po co była na mapie? Jak nie po to, żeby dać nam znać. Nieskończona amunicja. O Jezu. I zagadka, tak? Trzy kolory. Był taki film chyba. No bo tutaj chyba wszystko. Tu jest coś ciekawego, ale... No nie mieszałbym się. A, trzy kolory, trzy klucze. By otworzyć przejście, potrzebujesz jeszcze dwóch kluczy. Znajdzie. Dobra, czyli wraca stary, dobry backtracking. Nie? Wszystko okej? Okay? Tą podpalarkę muszę przyspieszyć, żeby była szybciej. Ona jest fajna. Czasem trzeba trochę popchnąć ewolucję. W UAC pchamy porządnie. A, jesteście od koronawirusa? To jest ciężko ewolucyjnie, tylko bardziej koronawirus to raczej... przystosowawczo. Gra chce, żebym szedł tutaj. Ale bym chciał wrócić, ale zobaczymy. Podobno można potem wracać. To znowu ten żabkowy supermarket? Okej. Okay. Rzeczko tak stracimy na jakimś pierdole, a nie na bosie. Ile jeszcze takich? 50 takich headshotów. A 10 pająków bez wieżyczek i dostaje... Ktoś drze... Prosiaczek, czekaj. A co to? On jest niewidzialny, tak? Przeżyj to. Dobra. Możemy teraz odblokować. Nie możemy nic. Po sobie, no więcej amunicji jest. Pancerz teraz jest dobry. Więc. Możemy pójść w pancerzo, amunicję, dopóki masz maksymalny poziom. Każdy zebrany ci fragment do ładowania to jest bzdura. Każda jego zebrana porcja zdrowia do ładowania krwawy. Krwawy jest przereklamowany tutaj. Albo ja czegoś nie wiem, może się rozwinie.
Demony palą się dłużej. Płomienny... O, 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 o! Płomienny wybuch szybciej się odnawia. Poddaj się im. Okay. Wybory w maju. Takie powinny być hasła tutaj. Czyli co, 100 pancerzyka. Ewidentnie to niby jest ta droga, ale nie do końca. Zablokowany. Zagadka the game. No cóż, idziemy za tym. Okay, różaki. Teraz co tam było z różakami? Ukończ oba sekretne starcia, dokonaj następującej liczby zabójstw chwały. Ha, różaki trzeba są pod ochroną, dobra. No i tutaj kto je pomyślał? Windes rozwoju nie działa. Trzeba będzie wezwać. Oto serce tego gniazda. Zapuściło korzenie w głównym generatorze placówki. Reaktywując generator, zniszczymy gniazdo. To w czym problem? All you have to do is run the fucking generator, tak? Jezu, jeden zwykły ząbek. To jest fajne. Jezu, wszyscy. Aha, ja tam zginąłem, to życie padło tutaj. Czyli przez to nie mogę przechodzić, to boli, tak? Nie wiem, co tu się dzieje, powiem szczerze. Zablokowany, tu jest instrukcja obsługi piekła. O kurde. A, tam jest nowa broń. Zwróćcie uwagę, że w starej grze było to takie z namaszczeniem. A tutaj po prostu podnosimy nową broń i tyle, niech się z nami ten. Sorry, zrypałem. Ścisnęli mnie za bardzo. Ale nie rozumiem ten... Nie rozumiem... Czy jest... Aha, dobra, czy jestem już na arenie? Okej, dobra. Tego przejścia pod prądem nie rozumiałem. Ten prąd na stare baby. Skąpany, te zasłony. Imponował mi przed... Jezu, żyjesz, Krzysztof? Krzysztof i Paweł polegli. No tutaj niebezpiecznie jest dzisiaj, to skątek areny, jak wiemy. Doom to bieganie. O, jesteśmy w zamku Bowsera znowu. Ombinezon przeciwpromienny. Chroni przed toksycznym sznamem. To wymyślili z tym szlamem. Teraz tak, po czym... Aha, jestem wskaźnik 100 wunia. Analiza. Tu jest tajna bitka, która jest tu. Ona jest zamknięta. Przynajmniej to jest chyba klucz o bitkę. Jak pójdziemy w lewo, tylko zęby zamykają. Bowser. Okej, okay, nawet nie zużyłem go ani trochę, jestem dobry. Powiedziałem, że na hardzie. Są osobne wersje tego poziomu na hardzie.
tu jesteś. Żeby się do ciebie dostać. Poszedłem w złym kierunku chyba. Nie bójcie się. Dusza zostaje wchłonięta i cały lęk znika. Tutaj mieli niesamowity potencjał, by użyć słów nie lękajcie się. Nie ukrywam, że zrypali bardzo potężnie. Jestem na czarnym tym? Kurczę, coś tutaj... Stawiamy most między śmiertelnymi, a śmiertelnymi inaczej. To jest bardzo stylu Duma dwójki. Strasznie mi się podoba ten design. Jest bardzo, bardzo mądry. Aj, to weźmiemy i będzie GG. Nie chciałem tego brać tak na... O! Gierkowa. I tu jest bonusowa bitka. Mi się wydaje, że musimy zrobić. To jest zagadka. Tu jeszcze jest. Czyli zaraz. Nie trzeba je teraz, tylko w najtrudniejsze w tych wyzwaniach jest zrozumienie, komu trzeba spuścić łomot. Bo rozumiem, że tutaj Pawełkowi, który wychodzi... A, super. Niepowodzenie. No chyba im wszystkim trzeba... Myślę, że będzie można niego powrócić tego starcia. Bo tak to stracimy inne środki i to będzie problematyczne. Gra mówiła, że można wrócić potem, więc liczę, że nie okłamuje nas. Jakby się dostać gdzieś tam, tylko że zdrowie nie te, to moglibyśmy wziąć dodatkowe zdrowie. Żeby stracić to zdrowie. To życie, żeby stracić zdrowie, tak? Tak. Co ty jesteś? O! Świetnie, że jesteś. Rożal, tak? Jest, dobra. I za to jest jakiś bonus misji? Dostajemy punkt pretorski. Czyli w sumie można to zainwestować od razu. Nie? Która godzina swoją drogą? Dochodzi 10:00. Czyli może skończymy ten etap nawet w tą godzinę. Strój. A, mamy dwa żetony. I to było takie coś jak... Ochrona przed zagrożeniami, mniej obrażeń, toksycznego szlamu i toksycznej wody. To jest pieniądze rzucone w błoto moim zdaniem, ale już zróbmy to. Pokazuje na automapie i stację. Ujawnia w dossier wszystkie przedmioty wzmacniające. Nie wiem co to znaczy, ale zobaczymy. Wasylu, tam masz timer po prostu, się zmieścić. Tak, muszę spuścić łomot w czasie. To się zgadza, jeśli chodzi o te wyzwania. Tylko trzeba wiedzieć komu spuścić łomot. Domyślam się, że tym... No tym ziomkom tutaj. Kulturka, przyjrzyjmy się żonowi.
Zróbmy to, żeby mieć z głowy. No i to jest ten punkt mocy, którego też nie wziąłem. Liczymy, że do niego jeszcze wrócimy. Dobra. Cóż, zróbmy, to wrócimy później. Czy to nie jest arena? Śmierć, to jest... Dobra, to jest arena, jest zrobiona już chyba. Zobaczymy, czy można arenę robić dwa razy, ale chyba nie można. A! Jezus, zdech. Przepraszam cię. On ma sens na tych grubych, podoba mi się. Analiza. To jest tylko chyba, żeby mnie nauczyć, że tego można powalić z tego karabinu. I od razu przyjrzyjmy się arsenal. Karabin maszynowy, może być trochę ma wieżyczka. I jak się przegrzewa, to przestaje strzelać. To w jedynce, tarcza energetyczna. To jest słodkie. To jest bardzo słodkie. Że tam wszystko nie wziąłem. Nie, tej dużej rzeczy nie omijam. I tu jest Mister Robot w ogóle, z tego co widzę, którego dojdziemy. Dobra, powiedzmy, gdzie gra mówi, żebym przyszedł? Daleko, 40 metrów. I nie wiem, co z tym polem siłowym. Czy przez nie muszę przejść? No, bolało. A jakbym miał mało zdrowia, to bym zginął. No, widzę, że to jednak jest bardziej podchwytliwe. Okej. Czyli stracę sobie zdrowie na własne życzenie. A, się otworzyło, dziękuję. Dziwne to serce. Analiza. Cóż, sprawdźmy to, co się dzieje. Ale w sumie realistyczne, bierze energię i pompuje ją przez żyły. To nie jest aż tak głupia koncepcja, jakby się można było wydawać. Generator jest w stanie uśpienia. Dwa pobliskie terminale muszą być aktywowane ręcznie, by przywrócić pełną moc. Jak humorek? Bardzo dobry, dziękuję. Nie słuchałem, co gadał. Tam nikt pyta, jak oceniam. Bardzo dobrze. Ma cenę 140 zł w MediaMarkcie, to jest spoko cena. Bo to jest taki Doom Streamline. W sensie tutaj, jak nie masz... To jest już czysta mięcho, tak? Fabułę podają ci... Fabułę dostajesz do poczytania dla frajerów. Tak? Tu masz fabułę. Nie masz przerywników już praktycznie. Kody oszustw, sekry, ostrze zagłady. To wszystko sobie musisz poczytać. Piekielne barki. O, proszę, o 21.37. Moją barkę na śmiertelny świat z gwiotów potężnych zniewolonych stanów trali. Te bestie, proszę, proszę, wszystko jest, nawiązanie, super. Ex-kult, jakim był Novi, co to za domek. To se czytasz, tam nie masz tej historii, tak jak w jedynce była. Tylko to już jest takie napierdzianie. Tak jak dwójka była prawdziwa, więc mi się to podoba. W ogóle lol, to była mapa. Jak ja to mogłem przegapić? Mapa i co? Nie wykryło mi ten robocik. Moment. Czy byłem wczoraj pana lekarza? Nie, lekarze nie istnieją już. Moi. Kurde, no i czemu to się nie chce otworzyć? A powinno. Bo tam wrócimy na początek, niech zgadnę. No chyba, że jeszcze będzie okazja. Mam nadzieję, że będzie. Bo tak musimy, coś tam mówił, że musimy dwie komory, tak? Jeszcze raz. 02. Dobra, czy tutaj będziemy tutaj wracać. Nie ma się to stresować za bardzo. Czy tak, amunicja jest. Dentystów też nie ma, co się brzydzą ludzie? Ja się brzydziłbym, ale... No i... 50% mocy. Drugi jak równo. Kontrolny wciąż trzeba aktywować, by zniszczyć gniazdo. Nie mogę otworzyć teraz drzwi do drugiego terminala. Szukaj alternatywnej drogi. Ale nic nie wiadomo, czemu... Pytaj, co oni mogą zrobić dla ciebie.
Zapytaj, co ty możesz zrobić dla nas. Najgorsze jest to, że ona jest wkurzająca po polsku. Po angielsku byłaby wnerwiająca w sposób ironiczny. A ona jest wnerwiająca po prostu. To jest problem. Ona pewnie, kurde, myśli, że Kubuś... Uciekaj od naszych gości śmiertelnych inaczej. Bądź dla nich dobrym gospodarzem. Kto tak gada? Babki z Teleranków po prostu. Czy to z Makabra? Z pancerz? Ana. Jezus, sorry. Ale będzie głupia śmierć. O, to była głupia śmierć. Nie zdążyły mi dolecieć pieniądze. Nagra. Podejrzewam, że nikt tam nie umarł. To był zbyt prosty fragment. No ale jednak. To Darski tam drze Biblię w tle? Tutaj nie ma odniesień właśnie. Brakuje takich rzeczy, żeby jakiegoś księdza tutaj gdzieś zastyletowałeś coś. Tutaj nie ma. Sorry, bo tutaj chcę tak przeoszczędzić troszkę. A, to się źle kończy. Gdzie ty jesteś? Zbugował się. Nie ma tego robaczka. Jezu. No nic, muszę iść po prostu tak na ten. Sorry. Różaki zrobione, krwawe sekrety nie zrobione. Lamienie. I dobra, co ja mam tak mało zdrowia nagle? Moment. Tak, jestem na jakiegoś strzała. Nawet tutaj jest nietypowe. Okej, jestem na strzała. Dobra, okej. Może cię żyłeś? Jezu, nie! O Boże, zabiłem go piłą. A chciałem zostawić sobie na grubych. I tu były co... W tym czerwieni nic nie widziałem. To miałem z tym problem, to pewnie moja wada wzroku. Jak zrobi się ten ekran czerwony, to nic nie widzę często. Zwłaszcza jak jest czerwono, wokół czerwono i czerwono. Jezu, ten fragment to jest nas... Nikt nie planował, że to będzie jakiś problem z nim, podejrzewam. Czy widać nogi w tej grze? Kurde... Nie, to jest dumo. Ale serio, ten ekran jest zbyt czerwony, jak jest ten. To jest utrudniające strasznie. Jezu, ma takie dobre tutaj miejsce. Okej, wyleciał gruby, wyleciał ten. Nie pytaj, co oni mogą zrobić dla ciebie.
Zapytaj, co ty możesz zrobić dla nas. No więc poczekajmy, czy muszę się trochę rozpalić, żeby mieć zdrowie. No działko. Oj, to się strasznie wolno regeneruje. Zwróćcie uwagę, że zagrożenia im nic nie robią. Jezu. Tutaj przyszedł ktoś nowy? Nie. Oho. Chyba przywrócili mnie na ojczyzny. To otwiera zęby. Analiza w ogóle. Aha, zróbmy od razu najważniejsze, czyli ulepszonko. No, chodź. Tego nie używam. Karabin plazmowy, karabin maszynowy. Tarcza antyrakietowa. Nie wiem, czy to jest oznaczone. Aha, na broni to jest oznaczone, tak? Raz, dwa, trzy. I to można z tym zrobić co? Ciężkie działo, wyrzutnia rakiet, super strzelba, karabin plazmowy, balista, maszynówka. Możemy tak, błyskawiczna odnowa, miażdżący odskok. Tak, wystrzelenie w potężne demony wytrąca je z równowagi. To jest fajne. Ale pasowałoby tak, na przykład szybki hak mieć, co? I zwinne dłonie. Bo tak, to tutaj już chyba większość porobiłem tego, co chciałem. Uderzenie cieplne, ładunek uderzenia wzrasta. A wiem, wydałem pieniądze tak w ten. Raz się żyje. No i to by było tyle tutaj, tak? Wciskamy desguzik i wracamy na początek całego kraju. Mapy. Totem. O Boże, nie znoszę tego. Nie rozumiem koncepcji tego totemu wzmacniającego. To mnie tylko stresuje, powiem szczerze. Nie wiem, czy to najpierw trzeba ich pokonać, żeby ten to... Bo wydawałoby się... Okej, tam nie mogą wchodzić. No dobra, zobacz, może ich wykończymy i mnie teleportuje do tego totemu? Bo to gra tak tłumaczyła, jakby to... Gra to strasznie zdemonizowała, ten totem. Poza zasięgiem. Kurde, strasznie nie lubię tego motywu z tym totemem. Nie rozumiem ich. Może kiedyś ich zrozumiem, będzie fajnie, ale na razie są tylko wkurzające. Żeby nie powiedzieć wręcz... Co mam...
Tak, mają się wszyscy odnawiać, no okej. No ale... No i się odnawiają, zawsze się odnawiają, no i... Skrajna AMD, wszystko na czerwono. Co wy na to? Ktoś się zna? Jakiś pomysł macie? Co tutaj? Gra mówi, żeby tutaj zeskoczyć, bo to jest życie. Nie wziąłem to życie. Głupio będzie je stracić, ale je stracę raczej. Jesteś. O Boże. Tak, rozwaliło się to? Czy tu jest tak, tu jest Mario? Mało zdrowia, no ja wiem. Halo? O Boże, Boże. Paneteru, dzień dobry. Myślę, co zrobić. Problem jest taki, że mam mało... O Boże, zdrowia. Jak w życiu. Zostań, zostań, proszę, nie odchodź. Okay. Tutaj trzeba przytulać. Dobra, czy rozumiem, że zagadkę z zabiciem ich mamy za sobą. Teraz tylko zagadka, gdzie iść. To nie jest intuicyjne, że tak możesz tak dolecieć. Dlatego te elementy platformowe są dziwne, moim zdaniem, trochę. Teraz tak, pójdziemy tu naokoło. To będzie żeton, który sobie wsadzimy. Te umiejętności, na średnio na nich zależy, tak naprawdę. Już to, co to zostały, tak? Otoczenie, regenerujące beczki. Z beczek mało korzystam. Większy promień tłumienia automapy. Ujawnia wszystkich wszystkich przedmiotów was mających. Więc nie ma co. Regenerujące się beczki. Ciąg dalszy, nie ma, nieważne. Ładny efekt był, jak jechało po tym. Mario. No i teraz co? Co wymyślili fani Mario Makera? Boję się. Tak, to wymyślili. Lubicie elementy platformowe w Doomie?
Jeśli tak, to przygotowałem wam elementy platformowe w Doomie więcej. Twoja krwawa ofiara zapewni lepsze jutro. To jest spoko tekst. Czyli co, ominął mnie sekret z tego, co widzę, bo on jest gdzieś tam daleko, chyba że do niego dojdziemy jeszcze. Czy to nie jest... Nie, no musimy zrobić ten sekret. To jest gra dla sekretów, w którą się gra. Tym samym mamy... Brakuje nam w sumie czego? Nie wiem, czy to jest pokazane, czy co mamy, czy... Jezu, znalezione przedmioty. Tak, nie wiem. Brakuje raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Najtrudniejsze teraz będzie wrócić. W sumie nie wiem, gdzie wrócić. Okej. Ale liczymy, że zaraz gra mi pozwoli się podróżować swobodnie między ten. Nowa runa. Strasznie dużo rundali tutaj. Pewnie odczuli, że graczom robi się ciężko. To może mieć sens. Że nawalone w interfejsie, pisze Michał. Może tak powyłączać wszystko, ale to ma sens. To jest, wiadomo, jak chcesz immersję w stylu Duma 3... Ty, tu jest coś. No to tego tutaj nie będzie, nie? Ale to jest, mówię, to jest arcade. A nie ukrywajmy, że Doom trochę taki był. Poznaj nowych ludzi. Wznieś się na wyżyny. Przyłącz się do oficjalnego komitetu powitalnego dla śmiertelnych inaczej. I zostaje nam jedna, nie, czy te baterie są, nie, jedna bateria, dwie baterie, figurka, płyta i żetonik. Problemy. I tu możemy... To jest różal? No chodź tu. Ty! Na ciebie mam siódemkę. Zginę przez ciebie, frajerze, bo się zgubiłem. Zdech. Ten etap jest bardzo w stylu do Majdynki, tego pierwszego w sensie 2016. Jest dużo backtrackingu i takich rzeczy. Tam chyba tak musimy wejść, nie? Bo to jest klucz, który ten... Coś gra sugeruje, że nie musimy. Ale wejdziemy z tego, co widzę, bo tutaj jest... przejściunio. Zęby. Zazwyczaj areny i challenge to są dodatkowo. Tak, tutaj ta gra to są czysto areny. To jest, ta jedynka też była w ten sposób skonstruowana, tylko mniej wprost. Zęby. To chyba te zęby, o których mówiłem. Liczymy, że wrócimy. To jest powtórka, tak? O Boże, czy to jest etap Mario? Jedyne, do czego się można serio dawać, to czy ten kierunek Mario jest dobry. Mi się on podoba, ja do niego nic nie mam. Ale znam ludzi, którzy pewnie... bardzo cierpią. No ale na przykład ten, czasami to... Czy to nie jest super niejasne?
ale bywa to problematyczne. Zębykrat, bardzo ładny. Ile nabity godzinek? Tylko ja grałem 12 godzin off stream. A tak to wczoraj było z 10. Ale gram na najwyższym tutaj, no gramy z 6 razy wolniej, nie? 6, 10 razy wolniej. Jest brakujący kluczyk. Ale bawię się bardzo fajnie. Cieszę się, jakby jakbym drugiego takiego Duma nie wytrzymał. Jedynki. Czy on był fajny, no ale to już mech. A tutaj się okazuje, że w sumie... No nie ma po co czekać na Prodeusza na przykład. Oprócz tego, że jest ładny, ale no to tutaj ten Dum robi to wszystko tylko sensowniej. Okej, ostatnia walka na tej mapie. Taka konkretna, z tego co widzę się kroi. Ta. Jezus, stary. I na przykład nie podoba mi się to niejednoznacznie. Czasami te obrażenia z otoczenia robią krzywdę, czasami nie. To jest imcho takie sobie. A, nawiązanka, nie? No i jesteśmy z powrotem. Możemy otworzyć te zęby tutaj, które dadzą nam dostęp do skokorojków. I oczywiście pierwsze co zrobiłem to pójdziemy po sekret. A następnie zastanowimy się, czyli co trzeba byłoby zrobić. Znaleźć te baterie, które były tam na dole. Jedna jeszcze chyba przed nami jest. Samochody latają, jak w tym, nawiązanie do Twistera. Jako dziecko ten film mi się podobał, ale teraz bym chyba żygał nim. No i teraz zagadka, gdzie ty w sumie masz tu dojść? Czy tam? Chyba czy tam. Czy w Dumie zabijają Polaków? Ta akcja chyba się toczy w Toruniu, tak? Jak oceniam tego domu? Przecież nikt ci odpowiadałem dużo, że bardzo dobrze go oceniam. Jest właściwą decyzją, no mówię. Drugiego Duma 2016 narracyjnego bym nie zniósł. Natomiast tutaj po prostu chodzisz i strzelasz, nic więcej. Nie wiesz nawet co się stało z Vegą, musiałbym poczytać te instrukcje obsługi dla tych nerdów. W sumie skoro punkty broni są, to można ten. Tak? Gra się tu nie kryje. Widzisz, masz mapę, masz jasno oznaczone. 5 punktów za zabicie wszystkich, 3 za super starcie i 2 za bonusowe starcia. Tyle. To jest no, ten zbierasz znajdźki ekstra. Interfejs jest temu podporządkowany. Bla, 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 bla. Otoczenie regenerujące się beczki, duże światła przeciwmgielne. Runy. I ja mówiłem, że co? Że punkty arsenału broni mamy jakieś... 3. To pasowałoby co zrobić? Zabić jeszcze 5 pająkom, rozwalić ten. Pomiń wyzwanie mistrza? To jest za to jest dla nubów, tak? Czas na prowadzenie spada się. To może się przydać. Ale bardziej się może przydać na przykład szybki hak. Bo hak jest spoko, a może jeszcze bardziej się przyda tarcza energetyczna, której nie używałem. To są rozkminy. Czy pub lepszy? No, ostatnio...
Jezu, Rosel zdech. Mało amunicji do wszystkiego, Jezu. Tak? Mało amunicji totalnie do wszystkiego. To sekret w ogóle? Jezu, ja myślałem, że tutaj idziemy główną tą. Klucz Slayera. Jest miecz pająkiem. Ale nie mamy życia, możemy tu ginąć, tak? Bo chcę zrobić to wyzwanie, żeby pająkom rozwalić 25 wieżyczek. Wtedy mógłbym szybciej do nich strzelać, tak? Proszę mnie zabić. O Jezu, życie miałem! Ej, no ekstra. Bo wyzwania się nie resetują ze śmiercią. Jezu, co? Moment. Tu śmierdzi jakąś uberpatolą. Znaczy, postępy mi zapisało, ale wróciło mi aż tutaj? O Boże. Nie mam amunicji, co? O Boże. Rozpaczkał się panicz. O matko. Kiedy to było w ogóle? Zaraz, stąd wychodziliśmy tutaj. Dobra, okej, nie tak dawno, ale mimo wszystko dawno. Więc podejrzewam, że jest jakieś inne tajne przejście. Ale jakim cudem sekret, bo nie rozumiem. Gra mówiła, że zrobiłem sekret, ale nie zrobiłem żadnego sekretu. To jest oczywisty korytarz tutaj. Jezu, zginął Rożal. Czy to nie jest dobry moment na wyzwanie, niestety. Tak? Klucz Slayera razem to reszta zrobiona, okej. I co jeszcze? To dobra, to nic, rozwalmy te pająki na legalu. Dobra, to będzie słabo, jak to będzie mi tutaj wycofywało za każdym razem. Aaaa, bo to nie jest arena, są tylko dwa pająki do zabicia, tak? O to pewnie chodzi. Tak, bo jestem cały czas tutaj. O Boże, dobra. To jest to miejsce cały czas. Nie po czym tam wychodzę po prostu, z tego co rozumiem. Nic nie rozumiem, powiem szczerze. Tak, po prostu udało mi się wyjść tam wyżej. A tak naprawdę gra chciała, żebym pewnie szedł tutaj. Tak, bo jesteśmy przecież w to sto miejsce. Nie wiem czemu zginąłem, powiem szczerze. Była tylko salwa i śmierć. Dobra. Czy rozrys Argorią czatku? No to nie bardzo, dlaczego? Ale zrobiłem to wyzwanie utłuczenia pająką wieżyczek.
Są nawet trzy pająki, okej. Spadowujemy więc stąd. No bo lepszej okazji nie będę miał, masz trzy pająki. Gdzieś mogę odcinać te wieżyczki wedle uznania. Krebra strasznie ładny. Trochę będzie tych. O Boże. Amunicji już nie ma. Szybka podróż odblokowana. Czy to oznacza? To jest to, co mówił Tadeusz, tak? Nie wiem, czy ktoś wczoraj był wieczorem. Jakiego imienia Tadeusz przybył na strumień i prawił nam truizmy. Ale to jest to, co wiemy, tak? Że teraz możemy sobie podróżować. Szybka podróż odblokowana. No i nie możemy. Właśnie, i to mnie wkurzyło. Czyli jednak szybka podróż. Nie, pokaż szybką podróż. Górny obszar. Dolny obszar. Teraz tyle. To jest ta bieda? To jest ten szajs? To jest szajs. To jest przerażający, beznadziejny szajs. Mam tutaj kupę w ogóle obszaru nieosłutego, tak swoją drogą. Okej, ale druga rzecz, o której mówił Tadeusz, jest to, że można podobno eksplorować po tym, po wszystkim. No bo tak to już jest po GG tutaj, nie? Strumień trwa godzinę 20. Moment, zróbmy tutaj cięciunio, dobra, na tubę. I ja tutaj teraz idę z eksploracją, jak dojdziemy do tego samego miejsca, to wrócimy z nagraniem.